Szanowni Państwo, wracamy do naszej dyskusji w ramach gorących pytań telewizji w polsce.pl. Skład w studiu niezmienny. Pani Gabriela Morawska-Stanecka, wiceprezes partii Wiosna, Zbigniew Gryglas, poseł Porozumienia, Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, raz jeszcze, kłaniamy się nisko. Szanowni Państwo, rozmawiamy o tym, jakich blokach idzie obóz Zjednoczonej Prawicy, jakie propozycje mają rządzący, jaką kontrofertę ma opozycja i w jakiej formule wystartuje. Posłuchajmy, zadając pytanie, dlaczego tak naprawdę Grzegorz Sketyna startuje dzisiaj bez SLD, bez PSL. Adriana Zandberga, lidera partii Lewica Razem, który to będzie teraz współpracował z Biedroniem i Czarzastym. No ale jak będzie wyglądała ta współpraca, posłuchajmy. Organizacji po prostu wystartuje na listach SLD. My umówiliśmy się na jedną żelazną zasadę i ja tej żelaznej zasady się trzymam. Wszystkie decyzje dotyczące spraw takich jak formuła startu, jak kształt list, jak te takie ważne sygnały, które wysyłamy, wysyłamy razem i wysyłamy w momencie, kiedy decyzja zostaje podjęta. I ja się tej zasady będę trzymać, bo mi zależy na tym, żeby nam się udało. A żeby nam się udało, to bardzo ważną rzeczą jest to, żeby dotrzymywać słowa i robić to, na co się umawiamy. Ale dlaczego mówię o tej współpracy? Bo. To jest coś, co nas odróżnia dzisiaj. Jeżeli spojrzymy na opozycyjną stronę polityki, no to mamy koalicję lewicową, No i z drugiej strony mamy platformę obywatelską, która praktycznie nie potrafiła porozumieć się z nikim i która ostatecznie idzie do wyborów sama, mimo że przez lata mówiła o tym, że buduje szeroki projekt. Kiedy przyszło co do czego, kiedy przyszło do sprawdzam, to okazało się że jedyne, co się liczy, to chęć, to, 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 to jakaś taka, wydaje mi się, że chęć aparatu Platformy do tego, żeby, żeby utrzymać hegemonię kilka szpilek Adrian Zandberg wbił Grzegorzowi schetynie i koalicji Obywatelskiej Platformie Obywatelskiej pani prezes jak to jest Zandberg wbija szpilki schetynie ale Włodzimierz Czarzasty jeszcze w zasadzie do wczoraj do przedwczoraj umownie mówiąc no prosił apelował o koalicję z Grzegorzem schetyną czy nie będziecie się trochę szarpać w tym podejściu czy stosunku do i do platformy samej i do tych 8 lat rządów które minęły w roku 2015, na pewno się nie będziemy szarpać między sobą i ja potwierdzam dokładnie to, co powiedział Adrian Zandberg. Ustaliliśmy, że nie będziemy samodzielnie podejmować decyzji, tylko będziemy je podejmować wspólnie, a mediom będziemy je komunikować wtedy dopiero, kiedy one będą uzgodnione. I tego się trzymamy wszyscy. Szpilki. No, I Grzegorz i Adrian Zandberg, który jest znany ze swoich. Bonmotów. Bonmotów, dokładnie. Ma, pewne zastrzeżenia do koalicji obywatelskiej koalicji europejskiej w tamtych, w tamtych wyborach i myślę, że Włodzimierz Czarzasty też ma pewne umotywowane, że on to powiedział on ma po prostu żal do Grzegorza Schetyny i to to jest zrozumiałe on to, eksponuje, my. My byliśmy sami, do 8 lat nam jest o tyle łatwiej odnosić się zresztą, chyba partii razem, również do tych ostatnich 8 lat, bo nas jeszcze generalnie nie było na scenie politycznej przed 2015 rokiem. W związku z czym ale też jest trudniej prawo i sprawiedliwości, ponieważ ja przez ostatnie cztery lata na każdym spotkaniu i na, z politykami prawa i sprawiedliwości słyszałam właśnie ten główny argument koronny, bo wy przez osiem lat nic nie zrobiliście. No do nas tego nie można powiedzieć. Ja też jestem osobą dość świeżą w polityce i, i generalnie weszłam właśnie, w, weszłam w to tylko dlatego, żeby coś zrobić i żeby moje doświadczenie, żeby moje umiejętności... Prze przekuć na pracę dla lewicy. Dopytam o te, o te pierwsze doświadczenia z taką no bardzo już centralną polityką ekstraklasową, chciałoby się powiedzieć. Nie miała Pani takiego wrażenia, a może ma Pani dalej takie wrażenie dużej presji wywieranej na te mniejsze ugrupowanie jak Partia Razem, jak Wiosna Roberta Biedronia, by pójść jednak w jednym bloku. No Kiedy otwieram Gazetę Wyborczą czy Tygodnik Polityka, to te nawoływania pojawiały się i przypierając do muru najpierw PSL, później SLD, trochę też Roberta Biedronia. Znaczy, my już jesteśmy na to trochę odporni. To, dlatego że taka presja, która na nas była wywierana, to ona była wywierana właśnie w tamtej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego i to było faktycznie z wszystkich stron, to media wywierały najbardziej presję, bo tej presji nie czuło się ze strony innych polityków. Tą presję najbardziej czuło się ze strony mediów, ale my przetrwaliśmy to. Weszliśmy do Europarlamentu i generalnie w tym momencie, jakby już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że ta presja jest. Ja rozumiem, że chodzi najbardziej o to, żeby się zjednoczyć, ale ja cały czas uważam, że dwa bloki naprawdę, czyli ja mówię o tym bloku koalicji Euro, dawnej europejskiej platformy obywatelskiej i bloku lewicowym mają większe szanse w wyborach, dlatego że więcej wyborczy, są tacy wyborcy, którzy nie zagłosują na platformę obywatelską z różnych przyczyn. Tak samo jak są wyborcy, którzy nigdy nie zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość. Ale tacy wyborcy w zasadzie byli między młotem a kowadłem, No Albo głosuje na koalicję obywatelską europejską, albo głosuje na prawo i sprawiedliwość. miały jeszcze Mieli jeszcze wiosnę i to byli nasi wyborcy. Ale ja myślę, że jednak te, tych wyborców lewicowych jest na tyle duże, duża populacja, że oni wreszcie będą mieli po prostu na kogo zagłosować. Ja uważam, że te dwa bloki będą miały większe poparcie, jak policzyć te wyniki. Nie, niż gdyby niż poszli gdybyśmy wspólnie. poszli wspólnie. Panie Pośle, chciałem zapytać trochę, jak to wygląda z perspektywy no partii rządzącej. Przez długie tygodnie przyglądaliście się temu serialowi kto z kim, dlaczego, w jakiej formule? Jak pan dzisiaj odpowie na pytanie, które zadajemy? Dlaczego tak naprawdę Grzegorz Schytna nie dogadał się? Najpierw z psl a później z SLD. Chodziło o miejsca na liście wyborczej, o program, o akcenty w kampanii. Jak Pan to widzi? Ja myślę, że tutaj to była trafna diagnoza, że bardziej chodziło o jakieś takie statystyczne kwestie, w zarządzanie. Partią bycie liderem tych, tych formacji, no, Grzegorz Schetyna jest znany z tego, że, że potrafi sobie radzić w takich sytuacjach, no ale niestety ta, 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 ta obecna go całkowicie przerosła i i ten, ta jego zapowiedź wielkiej koalicji skończyła się niczym. No To jest wielka porażka przewodniczącego Schetyny Nie potrafił jednak tych tych wielu Partii skupić wokół jakiegoś jakiejś idei, ale rzeczywiście to jest najtrwalsze w polityce, a idei, wartości czy, czy programu tego tego nie potrafił zrobić, no, został praktycznie sam dzisiaj to jest można powiedzieć, nie koalicja, a platforma obywatelska, bo te drobne stosowane w tam. Tak, no tak, ale już tej partii praktycznie nie ma, więc to, to zasilenie. Jest takie takie wątpliwe. No, ale jeszcze ale te, te osoby z nowoczesnej akurat, które poszły do koalicji do platformy obywatelskiej, to są osoby to są posłowie bardzo aktywni. I to są osoby, które jednak myślę, że są bardzo dużą wartością. No, dodaną. wynik, pewnie wykręci niezły. Adam wzmocni już sztab wyborczy. U nas na Śląsku Monika Rosa na pewno będzie miała dobry wynik. Pani poseł, pani wicemarszałek Dolniak. Dolniak. Także jest. Yy. Pan Krzysztof Mieszkowski, także jest trochę osób. To są osoby niezwykle aktywne, i to właśnie też pokazuje ten fenomen polityki. Bo u nas w polityce bardzo wiele osób w parlamencie to są osoby, które są tam od wielu kadencji. I my mamy zupełnie inny model polityki niż na przykład Stany Zjednoczone. Gdzie tam osoba, żeby wejść w politykę, to coś musi wcześniej osiągnąć, coś musi zrobić, czegoś się nauczyć, mieć jakieś doświadczenie. Trochę u nas, zarobić, tak? Trochę zarobić. U nas to było zupełnie. Z naciskiem na to ostatnie No ale u nas jednak są troszkę inne uwarunkowania. Ale faktem jest, że przez wiele lat ja obserwowałam znaczy, to, to właśnie był taki mój sprzeciw, ta złość, żeby w ogóle wejść do polityki że posłowie coraz bardziej od, odrywają się od rzeczywistości, że generalnie nie mają pojęcia, jak funkcjonować. Jak funkcjonują przedsiębiorcy jak, jak się żyje, jak się korzysta ze służby zdrowia publicznej, z edukacji, dlatego że oni, oni jednak byli już w innej tej lidze. I inaczej zupełnie to z wypowiedzi wielu parlamentarzystów wynikało. A w nowoczesnej w 2015 roku faktycznie tam weszli ludzie świeży, ludzie nowi, którzy wnieśli tą wartość dodaną do polityki. I tak samo jest z naszymi działaczami wiosennymi. To są osoby, znaczy jest oczywiście Robert Biedroń w polityce był. Krzysztof Gawkowski w polityce był, ale jest mnóstwo osób, które po prostu działały w NGOSach, działały społecznie, realizowały się w inny sposób, ale też były przedsiębiorcami, byli lekarzami, by po prostu wykonywali A swoje sprawy. Skoro mówimy, pozwoli pani na takie trochę plotkarsko złośliwe pytanie. Czy prawdą jest, że szykują się problemy z rozliczeniem tej kampanii z Państwową Komisją Wyborczą? Takie plotki kuluarowe w sejmie mi od kilka tygodni nie temu. Mam, nie mam takiej wiedzy, żeby był jakiekolwiek problemy Właśnie Państwowa Komisja Wyborcza przysłała nam już biegłego rewidenta, jesteśmy umówieni, sprawozdanie finansowe mamy już na finiszu, praktycznie jest gotowe i biegły rewident będzie go badał. Absolutnie nie ma tutaj zagrożenia. Nie ma tutaj zagrożenia. Szanowni Państwo, to zaraz oddam głos panu posłowi. Zobaczmy jeszcze ostatni sondaż Instytutu Kantar Public i wyniki, które no ustawiają pewne, pewien szereg przed tym wyścigiem kampanii NEMPOL position dla prawa i sprawiedliwości, które to ma w tym badaniu 39%, Platforma 26%. Wiosna na poziomie 5%, ale to jest jeszcze ten blok bez wspólnej listy, bo jak Państwo widzą, 3% dla SLD, 1% dla partii Razem, 4% KUKIZ 15% na granicy progu wyborczego, 3% dla Nowoczesnej, 2% tylko dla PSL, a także partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. No oczywiście to są wszystko szacunki, pewnie te badania będą się różniły między sobą. Czasem cookies będzie nad progiem, czasem pod dla psl czasem 2, czasem 4, no ale pewien rozkład. Gry na tej politycznej szachownicy mamy. Pytanie, panie pośle, zwracam się do pana posła Gryglasa: czy w Prawie i Sprawiedliwości pojawił się na przykład gdzieś tam tlący się na horyzoncie wątek większości konstytucyjnej? Dlatego pytam, że jeśli spojrzeć na wyniki wyborów europejskich i te 45% dla Prawa i Sprawiedliwości, no to jeśli przełożyć z kolei te wyniki europejskie na parlamentarne, jak dotychczas przekładaliśmy 5 lat temu czy 10 lat temu, to zanosi się na wynik dla PiS jeszcze wyższy, a może już gdzieś tam krążący wokół większości Konstytucyjnej. Tak, jest, taka, jest taki wariant, jest taka możliwość. Ja myślę, że bardzo realna, że taką większość moglibyśmy uzyskać. Oczywiście to stwarza zupełnie nowe perspektywy dla kolejnych zmian, kolejnych reform w naszym kraju. Wtedy odchodzi ta bariera możliwości zmiany ustawy zasadniczej. Można te, te reformy przeprowadzać jeszcze w jeszcze głębszym stopniu, w takim bardziej zasadniczym. O tym dyskutowaliśmy przez ostatnie lata. To bardzo, bardzo realne, no ale dzisiaj widzimy przede wszystkim tą taką trwałą tendencję dominacji Zjednoczonej Państwa, prawicy I nie, nie widać na horyzoncie jakichś jakiś, wydarzeń, które mogłyby tą tendencję zmienić. Ale jeszcze raz podkreślam, jesteśmy pokorni, pracujemy tak, jakbyśmy ten wynik A pomysły mieli pomysły programowe na po tej konferencji w Katowicach usłyszymy jako wyborcy, jako obywatele? Tak, tak jak najbardziej. One już były zarysowane. Premier Morawiecki mówił o tych trzech zasadniczych obszarach właśnie gospodarce, tak jak wspomniałem na wstępie. Polsce, ale także o służbie zdrowia, także o edukacji. Ale to niezwykle ważne, byśmy na miarę naszych aspiracji zbudowali taki system edukacyjny, z którego będziemy dumni, który będzie takim kolejnym filarem dalszego rozwoju naszego kraju, bo przecież gospodarka potrzebuje takich, takiego dopływu bardzo dobrze wykształconej kadry i taką kadrę w Polsce mamy. A w Radzi pan czego możemy spodziewać, to będą obniżki podatków, ułatwienia dla przedsiębiorców, czy inne pomysły. Panie doktorze, wszystko w swoim, w swoim czasie te zmiany, które były zasygnalizowane w Katowicach, one będą jeszcze rozbudowane i będą przedstawione jako takie konkretne zamierzenia, które krok po kroku, punkt po punkcie zostaną zrealizowane zgodnie z tą naczelną zasadą. W polityce chcemy być jak dotąd. Wiarygodni, bo za tą wiarygodność Polacy, za tą wiarygodność wyborcy przyznają taką szczególną premię, i tak ja odczytuję wynik wyborów majowych do Europarlamentu. Pani prezes, została na minutę. Chciałem dopytać o o ten wątek, o którym trochę pan poseł wspomniał, czyli wykorzystanie narzędzi, jakie ma każda partia rządząca w kampanii wyborczej. Widzieliśmy to trochę przed majowymi no wyborami. 13, 13. emerytura dla dla najstarszych kosztem, plus na każde dziecko od Naszym kosztem, ale ale proszę, pamiętać, proszę, pamiętać, proszę pamiętać, też, że Prawo i Sprawiedliwość dokończyło likwidację OFE i jeszcze obciążyło nasze środki przy ale przeniesieniu 15% zasadach, podatkiem. Czyli, korzystnych dla Polaków, no nie dla no zapłacę 15% podatku w związku z czym bardzo korzystne za przeniesienie moich środków to jest następna kwestia wolałabym podatek, żeby prawo tak, i sprawiedliwość wolałabym żeby Prawo i Sprawiedliwość nie zajmowało się już edukacją bo przez te 4 lata taki chaos w edukacji jaki spowodowały reformy pani minister Zalewskiej to jeszcze będziemy się długo podnosić Gabriela to, to, to widzę, że pani nie ma wiedzy o edukacji Wiosna. Wszystko przebiegło bez problemu. Gryglas, porozumienie bardzo. Jarosława Gowina, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Fiołek, telewizja w polsce.pl. Za moment kolejne gorące, nie mniej ciekawe pytania na antenie naszej stacji. Zostańcie Państwo z nami, do zobaczenia.